Hej, co się stało z Wojną Idei? Kanał mojego kolegi Szymona, który zyskał sobie ponad 100 tysięcy subskrybentów, zniknął bez śladu z YouTube'a. Wszystkie jego filmy zniknęły. Nie chcę powiedzieć, że zniknęły bezpowrotnie. Mam nadzieję, że zniknęły powrotnie. Ale od kiedy Szymon zwrócił się do supportu YouTube'a, nie udzielono mu więcej informacji niż to, że nie mogą mu udzielić żadnych informacji na temat tego, co było powodem ściągnięcia kanału. Czy może to był błąd jakiegoś rodzaju, czy może rzekomo naruszono pewne zasady używania YouTube'a. Tego wszystkiego nie wiadomo. Martwi mnie to i nie tylko dlatego, że sam jestem twórcą. Ostatnio grupa YouTuberów zdecydowała przetestować, czy istnieje jakiś zbiór słów, które jeżeli użyjesz je w tytule swojego filmu, to twój film na pewno zostanie zdemonetyzowany i YouTube przestanie polecać ten film innym widzom. Odpowiedź brzmi tak. Pośród tych słów znalazły się takie jak gej, lesbijka, LGBT, ale ucierpiały też kanały historyczne, które mówiły o faszyzmie, nazizmie, komunizmie i tak dalej. Wszystkie z tych tematów były poruszane na kanale Wojna Idei. Oczywiście żadna osoba odpowiedzialna za YouTube nie oświadczyła oficjalnie, że istnieje taki zbiór słów, które automatycznie demonetyzują, żeby twórcy mogli świadomie dokonywać wyboru lub może skrytykować system, jaki wdrożył YouTube, bo przecież to dyskryminuje pewne treści. Powiedziałbym nawet, że ważne treści. Teraz mamy do czynienia z przypadkiem, gdzie kanał całkowicie zniknął i nie ma żadnego odzewu ze strony YouTube'a na temat tego, czemu tak jest. Kanał Wojna Idei był kanałem, na który musiały iść godziny myślenia i pracy każdego dnia. Generował on kliknięcia i odtworzenia dla YouTube'a, a YouTube teraz nie jest nawet w stanie się odwdzięczyć tym, żeby powiedzieć, co poszło nie tak. Więc pytam się, co się stało z tym kanałem? Czy YouTube czuje się tak bezkarny, że teraz będzie nasze kanały ściągnął bez słowa wytłumaczenia? Kanały, nad których rozwojem pracowaliśmy przez lata. I do tego, jak dla mnie teraz mamy do czynienia z kanałem, na którym były poruszane tematy cholernie ważne. Martwi mnie to nie tylko dlatego, że jestem twórcą, ale obawiam się, jaki to będzie miało wpływ na odbiorców, jakie skutki to będzie miało dla odbiorców oraz jakiego odbiorcę to w ogóle będzie kształtować. Ja i moja dziewczyna obawiamy się świata, w którym ogromną popularnością cieszą się filmy, w których twórca kąpie się w slajmie albo robi most z makaronu. A rozważania na temat tego, co jest dobre, a co jest złe, co jest prawdą, a co jest gównoprawdą, zajmują praktycznie żaden odsetek czasu współczesnego człowieka. Więc zachęcam Cię do odwiedzenia strony Wojna Idei na Facebooku. Tam dowiesz się, jak możesz przesłać opinię do YouTube'a oraz możesz dowiedzieć się, jak posłać dalej w świat pytanie, co się stało z Wojną Idei. Jeżeli ktoś się zastanawia, to mój następny film powinien znaleźć się na kanale w przeciągu tego tygodnia. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.